że tym trapem warto przynajmniej raz się przejść, mając świadomość, że w czerwcu 99 roku kilkakrotnie przechodził nim papież Jan Paweł II. No tego nigdy nie będzie to. Ale jako pan jest pierwszej do kto wie, prawda? Jakby nas może poprosić. Tak, na teren. Ziłuczy? Nie? Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na pokładzie statku Serwy. A czynią to w imieniu załogi oraz moim własnym, nazwisko moje Okuniewski, jestem kapitanem tego statku i życzę Państwu miłego wypoczynku. W początku lat 60. w tej chwili płyniemy rzeką Nettą, która jest włączona w system kanału Augustowskiego. Proszę Państwa, główny kanał Augustowski to jest ta odnoga z lewej burty. Prowadzi on do jednej ze śluz, do śluzy Augustów i dalej w kierunku rzeki Biebrzy, Narwi i Wisły. Tak więc Augustów ma połączenie drogą wodną z całym krajem, jak i również z Europą Zachodnią. Statki nasze zbudowane zostały w Gdańskiej Stoczni i właśnie tą drogą wodną dopłynęły do Augustowa. My natomiast, proszę Państwa, kierujemy się w stronę jeziora Nettko. Proszę Państwa, z prawej górki mijamy dawny ośrodek Związku Nauczycielstwa Polskiego. W tej chwili jest to prywatny hotel nad Nettą. I proszę Państwa, po obu stronach rzeki miasto Augustów, miasto założone przez króla Zygmunta Augusta. Prawa miejskie Augustów otrzymał w roku 1557. Obecnie jest to siedziba władz powiatowych i miasto liczy około 30 tysięcy mieszkańców. I jak zapewne, proszę Państwa, dało się zauważyć, bulwary naszej rzeki zostały właśnie przed kilkoma laty wyremontowane, zbudowano nowe ścieżki spacerowe, ścieżki rowerowe. Bardzo pięknie podświetlony został most na rzece Netcie i ten odcinek bulwarów od portu do mostu nosi nazwę Związku Nauczycielstwa Polskiego. Rzeką Nettą, tuż za mostem rzeka zmienia swój wygląd. Prawy brzeg rzeki jest nadal uregulowany, zbudowane są bulwary, ścieżki spacerowe, ścieżki rowerowe. Prowadzą one aż do hotelu Hetman, około 4 km i ten odcinek bulwarów nosi nazwę Narodów Unii Europejskiej. Natomiast, proszę Państwa, lewy brzeg rzeki pozostawiony został celowo w stanie naturalnym dla dogodnego rozwoju dzikiego ptactwa wodnego. Z prawej burty kolejne ośrodki, pierwszy z nich to międzyszkolny klub sportowy Nord. Następny ten parterowy budyneczek szary to jest dom harcerza i trzeci z kolei budynek do niedawna należał do Ligi. Natomiast proszę Państwa, z lewej burty ośrodek należący do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z domkami kempingowymi, hangarami oraz częścią hotelowo-gastronomiczną. Jest to ośrodek żeglarski o nazwie Szekla. Thank you.
Jest to stara rzecza rzeki Nettej. Właśnie na początku lat 60. ubiegłego wieku będzie rzeka Netta płynęła, lecz ze względu na wzmożony ruch żeglugowy rzeka została troszeczkę wyprostowana. W tej chwili jest to stara rzecza rzeki Netty i również tutaj znajduje się lęgowisko dzikiego ptaka wodnego. My natomiast, proszę Państwa, wypłynęliśmy już na pierwsze z jezior okalających miasta Augustów. Jezioro Necko, powierzchnia jeziora 411 hektarów, maksymalna głębokość do 25 metrów, średnia zaś 8. I proszę Państwa, z prawej burty najnowsza inwestycja miasta Augustowa, nowo zbudowane molo, oddane do użytku wiosną ubiegłego roku. Powierzchnia tegoż mola to 3000 metrów kwadratowych. Zbudowane ono zostało na 760 palach, szerokość 147 metrów, natomiast w głąb jeziora wychodzi na 92 metry. To właśnie na tym molo większość imprez związanych z obchodami 450-lecia. To właśnie do tego jeziora wpada słynna już na cały kraj, a być może i część Europy, rzeczka Rospuda. Z tym, że tej rzeczki nie ujrzymy, ona jest w odległości około 2,5 km od naszego statku. Jezioro to również słynie z półwyspu o nazwie Goła Zośka. To w oddali widoczna ta plaża i pole menetowe, tak hen. Znaków. Pierwszy z nich już znamy, tą kropkę. Ta błyskawica to jest skrzyżowanie linii wysokiego napięcia z drogą wodną. Podana jest wysokość. Szczególnie ważny znak jest dla żeglarzy. Rąb to jest wejście na dalszą drogę wodną żeglowną. Przekreślony narciarz. Zakaz pływania na nartach wodnych na ten odcinek drogi wodnej. Tranzytowa danego odcinka szlaku żeglownego. To znaczy, że jednostki pływające o większym zanurzeniu niż 1,20 m nie mają prawa wpływu na ten odcinek drogi wodnej. Natomiast zanurzenie naszego statku niespełna 70 cm. My natomiast, proszę Państwa, opuściliśmy już jezioro Necko i w tej chwili wpłynęliśmy w najkrótszą żeglowną rzekę w Polsce, rzekę Klonownicę, inaczej zwaną też Cichą Rzeczką. Długość tej rzeki niespełna 700 metrów, a łączona właśnie jezioro Necko, na którym byliśmy, z jeziorem następnym, jeziorem Białym. Głębokość rzeki 1,5 do 2 metrów. My natomiast, proszę Państwa, za chwileczkę przepłyniemy przez ten most drogowy, jak i przez Augustów. Na dobę przejeżdża blisko 6 tysięcy tirów, nie licząc tych drobnych pojazdów. Na kolejne jezioro, jezioro Białe. Całkowita długość jeziora to 6 km, maksymalna głębokość do 30 metrów, średnio to jest 12. W augustowskim Gaśku się przewięzi.
Proszę Państwa, z prawej strony półwysep Pień. Na półwyspie tym położony jest cały kompleks sentymentalny po jeziorach i kanale augustowskim. Rozpoczynał nieżyjący już papież Jan Paweł II. Na dolnym pokładzie przebywają w kabinie kapitańskiej. Tam w tej chwili znajduje się taka mała fotowystawka. Można to obejrzeć, przebywając na dolnym pokładzie. Natomiast drugi etap podróży ze studenicznej do miejscowości Gorczyca. Ojciec Święty spędził na górnym pokładzie, siedząc na pierwszej ławeczce z lewej górki oddziału statku. To ta biała drewniana ławeczka. Stałość po jednym z największych tartaków Europy do połowy lat 80. W tej chwili w Augustowie tartak już nie istnieje. Pozostał jedynie komin, który już jest nieszkodliwy dla środowiska. My natomiast, proszę Państwa, zbliżamy się do kolejnego półwyspu. To ten na prawo skos oddziału statku, potężny jak na nasze warunki. Półwysep o nazwie Lisi Ogon lub inaczej zwany też Lisią Kitą, a do której wpłynąć możemy tak jak właśnie z prawej burty na brzegu ta biała tablica i od tej tablicy w lewo. Tam znajduje się przystań hotelu Delfin, tam również zawijają i statki na zamówienie. Augustowa do Grodna, po prawej będziemy tu 115 godzin, a to z tego względu, że w dalszej części kanał już jest tylko wyłącznym kanałem, wystarczy też bardzo wolno. I po trasie mamy do pokonania jeszcze 13 śluz, co zajmuje bardzo dużo czasu. Niemniej jednak myślimy, proszę Państwa, że będą to rejsy bardzo ciekawe, krajobrazowo, jak i również historycznie. I proszę Państwa, z lewej burty tak w oddali. Ośrodek należy, był ośrodek prokuratury generalnej, obecnie jest on przejęty przez lasy państwowe, tak jak większość ośrodków na naszym terenie. W tej chwili nazwa ośrodka to Leśni 3. Natomiast na prawo skos oddziału statku w oddali malowniczo położona miejsce w roku na całym kanale augustowskim. Nie jest to w tej chwili, proszę Państwa, wykorzystane nawet w 50% z tego względu, że nie ma w ogóle transportu towarowego na kanale. Po pokonaniu tegoż odcinka szczytowego 9 km następne śluzy obniżają już nas do rzeki Niemen. I tak kolejno Gorczyca, Dwukomorowa, Paniewo, Perkuć, Mikaszówka, Sosnówek, Tartak, Kudrynki, Kurzyniec, Wołkuszek. Hotel położony nad jeziorem Białym, tak na prawo stąd, to też przez chwilę są budynki. Hotel o nazwie Wojciech, nazwa pochodzi od nazwy miejscowości i jest to również hotel trzygwiazdkowy. I proszę Państwa, nie zmienili Państwa sposób obsługi śluzy, ale jest to zabytek klasy pierwszej. Dlatego też wszelkie prace odbywają się ręcznie. Czas śluzowania na śluzie przewięzi około 6-7 minut. Gdzie jest ta śluza? Tam. Yeah.
Jezusem zapoznali się ze sztuką funkcjonowania hydrotechnicznej budowli wodnej. Czeka na Państwa po wyjściu statku ze Śródziemnej atrakcyjne spędzenie czasu. Budując klasztor, coś w rodzaju zamku, na miejscu którego wznosi się dzisiaj przepiękna architektonicznie ośmioboczna kaplica Najświętszej Marii Panny, budowana w 1872 roku przez kanałowego inżyniera Ludwika Jeziorowskiego. Tak na prawo stosu na widoczne jest w drzewach, tak troszeczkę podprzewyskujące mury. Otóż proszę Państwa, tę kaplicę w 1999 roku podczas czerwcowego 7-godzinnego rejsu statkiem Serwy odwiedził papież Jan Paweł II, wypowiadając wówczas do liczby zgromadzonych wiernych znamienne słowa: nie jestem tu po raz pierwszy, ale głos usłyszony z fal wód, od łączności do praw wód bliżej nieokreślonego władcy z minionej epoki każe domyślać się o uzurpowaniu tych praw przez wcześniej wypomnianego pustelnika. Panie pustelniku, prosimy, prosimy. Możemy spotkać legendarnego pustelnika. Zobaczcie, widzicie tego gościa? Dobry dzień, dobry. Proszę Państwa, legendarny pustelnik, władca jeziora, tyle co rozumiem, nakazuje kierować się i dobić do przystani. Sprawdza się zapowiedź, że na jeziorze Sudyńskim legendy mogą być swoją rzeczywistością. Władca jeziora chyba przedziwnie jest ustosunkowany, skoro przyjął ze sobą kosz z niecodziennymi prezentami. Otóż proszę Państwa, tajemnica wielkiego kosza jest wyjaśniona. Otóż w koszu są buteleczki prawdy. Także proszę bardzo, tych buteleczek jest u nas bardzo dużo na ruchu statku. Jeśli ktoś z Państwa sobie życzy, można dobrać takowe buteleczki. Natomiast proszę Państwa, z prawej górki mieliśmy ten pomost brązowy, tak już w tej chwili z tyłu. Ksiądz kardynał wypoczywał wśród zakonnych, które prowadzą nieokonał dom pomocy społecznej. Ksiądz kardynał wypoczywając między innymi na tym pomoście, błogosławił również nasz statek Serwy. I też proszę Państwa, nie było to zapowiedzią, że po kilkudziesięciu latach właśnie ten statek przybędzie największa osobistość świata, Ojciec Święty, czyli przez to jezioro Sudzieńczne, kanałem do następnej śluzy, do śluzy w swobodzie, po pokoleniu tej rzeczy, w której się mam. Nie, a co on był? Tam około godziny 18 Ojciec Święty opuścił pokład naszego statku i samochodem udał się do... A jak to ze skursanka? No przyjrzyj się teraz. Szybko. We coming back! Jaka? Wait! Proszę Państwa, osoby, które wysiadają nie mam kamery swojej. No to tato ma kamerę. Nie wychodź teraz. Tata! Tatusia, tutaj. Gdzie mówię? Synuś, ojej. A gdzie jest? Poszedł daleko. Teraz przyjdzie. Także wracamy z powrotem. Pokonujemy tę samą trasę. Upływałem, a ja wciąż czekałem.
leży płana. Thank you.